Strefa Kultury Wrocław organizuje dla najmłodszych niedzielne przedstawienia. Dzisiaj ze mną jeden z bohaterów przedstawienia, które właśnie się zakończyło, Bóbr. Dzień dobry, witam Państwa. Wcale nie jest to takie łatwe, jak mogło się wydawać, natomiast patrząc na miny dzieci, były zadowolone, dobrze się bawiły. Przedstawienie Jacek i Placek, oprócz tego, że było żywe, kolorowe, barwne, niosło ze sobą także jeden jasny przekaz. Naprzód! Wisz tam, panie ośle! Co wy? Czego chcecie? Pan filozof nie pojmuje? Chcemy jechać na twym grzbiecie. Powiedz, o czym była bajka? O Jacku i Blacku. I co oni robili? Uciekli od mamy. No i co ty o tym sądzisz? Wolno tak od mamy uciekać? Nie. O czym było przedstawienie w ogóle? O tym, że warto być ciągle z mamą. Podobał mi się ten odcinek, ta połowa z osiołkiem. Było fajne. I jeszcze z tym ptakiem, kiedy Jacek i Placek lecieli na nim. Było tak, że pszczoły ich pożądliły. No właśnie, i co Placek wtedy zrobił? No, zaczęli krzyczeć i moim zdaniem to trochę źle zrobili. Czemu? Ty byś nie krzyczał, jakby cię pszczoła urządliła? No może trochę by krzyczał, no ale nie za bardzo. Fajne było. A co ci się najbardziej podobało? Węże. Węże, dlaczego? No bo fajną piosenkę śpiewały. Osiołek. A dlaczego osiołek? No był ładny. No powiedz. Ładny. Jedno miało takie włosy, bo może jej się tak zdugiły. Takie długie miała włosy? A jeżeli chodzi o braci, Jacek, Placek? Mi się podobało. Przedstawienie Jacek i Placek to ciepła opowieść o chłopcach, którzy szukali krainy z marzeń, a przy tym uciekali od codziennych obowiązków. Wśród kolorowej scenografii i zabawy został jednak ukryty przekaz o szacunku do pracy i miłości do bliskich. Jak podkreślają aktorzy, przedstawienia dla dzieci tworzy się w nieco inny sposób. Najważniejsze w naszych przedstawieniach jest dla nas to, żeby one były kolorowe, śmieszne, zabawne, żeby dzieciaki przez te 45 minut mogły po prostu się zrelaksować i pobawić, ale zawsze chcemy tam przemycić coś jeszcze, czyli na przykład nie zwiewajcie dzieci z domu, bo tam naprawdę na świecie wcale nie jest tak kolorowo i jednak przy mamusi to jest najfajniej. Druga rzecz, musi być rytm, musi się coś zmieniać ciągle, musi być akcja. Akcji nie brakowało, na scenie był osioł, bóbr, pelikan, węże, no i przede wszystkim Jacek i Placek. Dla wielu dzieci to pierwszy kontakt z teatrem i literaturą, jednak jak mówią aktorzy, najmłodsi są wspaniałą widownią. Fajną widownią, ponieważ oni jeszcze nie mają tych wszystkich skór, które nabywamy w trakcie naszych lat, jak nam przybywa, więc oni są bardzo szczerą, bardzo otwartą, radosną. Jak się śmieją, to się śmieją na całego, jak płaczą, no to też od razu słychać. Tak, także to jest taki rodzaj spotkania bardzo, bardzo otwartego i sobie przypominamy czasami dzięki tym spektaklom, dzięki tej pracy, jacy kiedyś byliśmy. Kolejny spektakl dla dzieci zaplanowano na czwartek, 15 lipca. Wtedy najmłodsi będą mogli obejrzeć urodziny Baby Jagi. W sierpniu odbędą się jeszcze 3 przedstawienia. Szczegóły można znaleźć na stronie Strefy Kultury Wrocław. Echo 24, Oliwia Stasiak. Graliśmy księżyc.